Czekam w poczekalni, robię zakupy i rozmawiam z koleżanką w Londynie. Dzięki temu urządzeniu w jednej ręce mam cały świat. W programie między innymi o tym, jak technologia zmienia życie osób, które mają problemy ze słuchem. Zapraszam. Co dzieje się blisko i nieco dalej, informacje ze wszystkich kierunków docierają do nas za pomocą słuchu. Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów. Kiedyś pozwalał przeżyć. Czasy się zmieniły, ale słuch pozostawał zmysłem, dzięki któremu rozumieliśmy świat. Dlatego gdy słabł, od zawsze próbowaliśmy temu zaradzić. Osoby, zanim pojawiły się aparaty słuchowe, żeby wzmocnić sobie możliwość słyszenia, wychwytywania dźwięków, musimy pamiętać, że małżowina uszna jest po to, żeby te dźwięki niejako pomagać ściągnąć. Więc jeżeli nie wystarczyło własna małżowina, pojawił się ubytek, to pamiętamy to jeszcze z takich filmów kostiumowych. Czasami widać taką osobę, która używa takiej tubki po to, żeby te dźwięki bardziej były, jak to się mówi, wchłanialne do tej tubki, a przez to do ucha. Takie przedmioty odeszły w zapomnienie, choć nie pozbyliśmy się problemów ze słuchem. Niestety mamy, wydziela mi to ucho, widzi pan? A czy będzie znowu leczyć? Okay. Najprostsza sytuacja w łóżku. Leży się na lewej stronie, normalnie się słyszy. Położy się na prawą stronę, no, na przykład telewizor w oddali gra i słychać, że to jest nie ten dźwięk. Tak? Zaczynamy od prawego ucha, kiedy będzie lewe, ja powiem. Dobrze. Także skupić się na dźwiękach, nie patrzeć na telewizję i robimy badanie. Okay. Czyli pan tu zostaje, tak? Ucho to złożony narząd, składa się z wielu elementów. Choroba, uszkodzenie każdego z nich może mieć wpływ na słuch. Dzięki rozwojowi technologii, dzięki programom diagnostycznym, badanie słuchu jest proste. Informuje o stopniu niedosłuchu, a ten może mieć wiele przyczyn. O, to jest bardzo złożony temat. Nie da się w dwóch zdaniach na pewno. Bo dlatego, że mamy bardzo dużo różnych rodzajów. Niedosłuch może dotyczyć albo ucha zewnętrznego, albo ucha środkowego, albo tej części nerwowej, czyli ucha wewnętrznego, czy części centralnej w ośrodkowym układzie nerwowym. Więc tych niedosłuchów, rodzajów niedosłuchów mamy na tyle dużo, że w dwóch zdaniach niestety nie da rady. Trąbka zarówno w uchu prawym, jak i lewym nie funkcjonuje tak, jak trzeba. Więc w związku z tym to, co bym proponowała, to przede wszystkim udrożnienie trąbek słuchowych. Dokładne zbadanie, określenie przyczyn problemów ze słuchem to podstawa do rozwiązania tych kłopotów. Dlatego, że jest mieszany niedosłuch. Jeszcze ta komponenta jest tutaj. Jest przed takich, no, tego nie słyszę. Dokładnie. Te piski to słyszę. Takie. Prawe ucho jest całkiem przyzwoite, tak jak powinno być. Natomiast w tym lewym uchu jeszcze powinniśmy popracować. Tam jest mikroperforacja. Także zapiszę panią na zabieg operacyjny. Przede wszystkim, jeżeli podejrzewamy, że coś z naszym słuchem jest nie tak, powinniśmy niezwłocznie, nie odwlekać tej wizyty, ale niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą, z otolaryngologiem, zbadać swój słuch. To jest w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności możemy też profilaktycznie badać słuch, szczególnie po takich incydentach, jak na przykład akustycznych urazach akustycznych. Poszliśmy na koncert, zaczęło nam szumieć w uchu, nie jesteśmy pewni, czy coś się stało z naszym słuchem. Tak, to zjawisko również powinno nas wysłać do specjalisty. Doskonale wiemy, że należy dbać o zęby i o wzrok. Wtedy w niezłej formie posłużą nam długie lata. Ze słuchem jest podobne. Ważne to doleczyć wszelkie choroby, bo niedoleczone stany zapalne mogą skończyć się niedosłuchem. U Dawida problem polega na tym, że w uchu zbiera się płyn, jest nieprawidłowe ciśnienie w uszach i takie inhalacje, które wykonuje Dawid, pomagają mu w zniwelowaniu tego płynu. To jest leczenie. Poprzez inhalację dostaje się lek do ucha.
Wiele problemów można się pozbyć, zwyczajnie wyleczyć. Są też takie, z którymi trzeba żyć. Starzenie się to jedna z podstawowych przyczyn kłopotów ze słuchem. Rodzimy się z określoną liczbą komórek słuchowych. Nasz słuch w dużej mierze zależy od tego, jak nimi gospodarujemy. Każdy z nas ma tą bazę, która powinna starczyć do końca życia. Jeżeli pojawia się po drodze czynnik, który uszkadza ten słuch, tak jak popularnie teraz głośne dźwięki, głośna muzyka, czy niektóre leki, czy niektóre choroby nawet, które mogą predysponować, w związku z tym my z tej bazy zabieramy te komórki, które szybciej one się niszczą, niż wynikałoby to z takiej fizjologicznej utraty słuchu, tak jak powinno to właściwie następować, gdyby tych czynników zewnętrznych szkodliwych nie było. Bywają jednak problemy ze słuchem, które nie zależą od stylu życia. Niedosłuch, którego nie spowodowały leki ani choroba. Głębokie i trwałe uszkodzenie słuchu, którego nie da się wyleczyć inhalacjami, operacjami, którego nie zniwelują zwykłe, coraz popularniejsze aparaty słuchowe. Po urodzeniu, co prawda, było wszystko ok, ale w ciągu 1,5-2 lat niestety następował obustronny niedosłuch, także z tej całej sytuacji niestety muszą mieć aparaty słuchowe. Coś z genetyką w naszym przypadku jest coś nie tak. To nie są takie zwykłe aparaty, to są implanty, tak? Tak, czyli niedosłuch jest duży. To jest niedosłuch na poziomie 90 decybeli, także no, to już jest taki dosyć mocny hałas. Ja on praktycznie do tego stopnia nie słyszą nic. Akurat ze starszą Julką operację przeprowadzono zanim miała 2 lata, żeby ten, powiedzmy, cały efekt był jak najlepszy. Także w tej chwili ma już oba implanty implantowane obustronnie uszy i dzięki temu rozwija się super. Ci pacjenci wymagają okresowych wizyt, które mają na celu ustawienie procesora mowy. I w związku z tym, żeby zaoszczędzić im znowuż te jazdy, jest możliwość, że w odpowiednich godzinach umawiamy inżynierów właśnie z tego ośrodka implantacji. I jednoczasowo dostrajamy procesor mowy w zależności od potrzeb pacjenta i programu, jaki dany implant wymaga. I w związku z tym przyjeżdża do nas, odbywa się to u nas na miejscu, jest rozmowa, może wtedy pacjent wszystkie swoje odczucia znoszenia implantu powiedzieć inżynierowi, który na przykład, jeżeli ma jakikolwiek problem, może tylko rozwiązać w miarę szybko. Implanty ślimakowe to urządzenia elektroniczne, które wszczepiane są osobom z obustronnym, głębokim niedosłuchem. Tych aparatów do pierwszych protez słuchu, jakie zna medycyna, porównać się zwyczajnie nie da. Głośno. Ciężko by mi było w ogóle znaleźć porównanie. To jest po prostu ogromny skok naprzód. Implanty ślimakowe umożliwiają kompensację słyszenia, czyli jakby przywrócenie słyszenia u osób, u których zwykłe aparaty słuchowe po prostu nie mają szansy wzmocnienia tego dźwięku, ponieważ one opierają się na resztkach słuchowych. Tutaj nie potrzebujemy w ogóle jakiegokolwiek zachowanego słuchu naturalnego, żeby móc w pełni stymulować i nawet u osób, które nic nie słyszą, możemy wprowadzić skuteczną stymulację i przywrócić. Coraz bardziej zaawansowane aparaty wymagają specjalistycznej obsługi. W XXI wieku, gdy świat stał się globalną wioską, taki specjalistyczny serwis to już nie problem. Tu wkracza telemedycyna. Aparaty można regulować zdalnie, na odległość kilkuset kilometrów. Dzięki naszemu systemowi telefittingu właśnie nie musimy mieć tutaj pacjenta. Wszystkie dane są przesyłane zdalnie. I po prostu wystarczy, podłączamy się tutaj, znaczy Państwo podłączają się tam i wykonujemy wszystkie badania dokładnie tak, jakbyśmy mieli pacjentkę tutaj siedzącą tuż przy mnie, więc praktycznie jeśli chodzi o możliwości fittingu, nie mamy większej różnicy. Wybieram więc jeden nowy program,
zrobimy w ten sposób, że stary program zostawię na jedynce, nowy program wybieram na dwójce i proszę wydrukować tę dwójkę. Myślę, że będzie w porządku. W razie jakichś problemów zostało na jedynce, został ten stary program, więc w razie problemów można wrócić do tego. Dobrze. Gdyby Emilka i Julka urodziły się kilkanaście lat wcześniej, prawdopodobnie nie słyszałyby nic, poruszałyby się w świecie ciszy i uczyły języka migowego. Dobra diagnoza, wszczepienie implantów umożliwiły im tak zwany normalny rozwój. Technologia wielu z nas życie ułatwia, ale osobom z niedosłuchem technologia daje szansę na normalne życie. Do zobaczenia.